no to cały dzień siedzisz i grasz w te gry. Może byś jakąś książkę przeczytał? Mamo, w dzisiejszych czasach nikt książek nie czyta. Wszystko jest w internecie. No i powiedz mi, czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz? Jakie masz hobby? Nie, no spoko, Marcin. No, no spoko. Kochanie, Marcin zaprasza mnie na piwo. Wyskoczy na chwilę. Okej. Okej, i tylko tyle? Spoko. Wiesz, to będzie tak góra 2 godziny. 1-2 piwa i wracam. No idź. I tak sobie pomyślałem, wiesz, jak będę wracał, tam po drodze jest ta nasza ulubiona knajpa. Wezmę nam coś na wynos. Rób co chcesz. Wiesz co, Marcin, dzisiaj jednak nie dam rady, coś mi wypadło. Jestem. Proszę. Pamiętasz tą scenę w Avengers, jak Thor rzucił Thanosa toporem? No jasne, że pamiętam. No, a chleba zapomniałeś kupić. Kochanie, pamiętasz, jak tydzień po naszym weselu zgubiłem obrączkę? Pamiętam. I do dziś nie mogę zrozumieć, jak to się stało. Słuchaj, wczoraj przeglądałem szafę i znalazłem bluzę, w której nie chodziłem długo, długo, a przypomniałem sobie, że miałem ją wtedy, gdy zgubiłem obrączkę. No nie gadaj, że znalazłeś obrączkę. No nie, ale dziurę, w którą wyleciała. Muszę ci się do czegoś przyznać. Zawsze podrywam kobiety na jedną i tą samą bajkę. Słyszałam od koleżanki w pracy. Ale ze mną ci się nie uda. No jasne, że mi się nie uda. I nawet nie próbuję. Ty jesteś inna, wyjątkowa. Nie łapiesz się na takie tanie bajeczki? Przyznam ci się, że ja nigdy nie spotkałem takiej kobiety jak ty. O matko, ale to słodkie. Czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz? No ten. I tamten. Bo wiesz, bo... No bo wiesz, bo my tam... Bo to tak wygląda, że... Bo ja trzymam... I tyle.